Cześć, witam wszystkich moich subskrybentów, witam moi drodzy. Dzisiaj jest piątek, przyszedł z pracy i jestem trochę zmęczony, ale chciałbym nagrać ten filmik, bo chciałbym podzielić się z wami tak kilkoma rzeczami. Odebrał dzisiaj paczkę i chciałbym pokazać wam, co do mnie przyszło. Potrzebował miód, bo mój już skończył się i zobaczcie, co do mnie przyszło. Zobaczcie, jaki tu jest fajny miód. O, tak wszystko przyszło do mnie, to jedna paczka taka. To gospodarstwo, jak ono się nazywa? Ekologiczne gospodarstwo rodziny Zarzyckich. Tomasz Zarzycki, gospodarstwo paseczne. Rozumiecie? Prywatne, jak po polsku? Ciasne. Prywatne, ili własne gospodarstwo, jakie zajmuje się pasykami. Więc miód gryczany, jedna taka butelka, ili jak to, banka, miód gryczany z mazur, to jest mazur. A druga, miód malinowy z leśnej maliny, 100% naturalny miód. Chciałbym spróbować taki miód, bo bardzo lubię miód, jem go każdy dzień rano, kiedy rano prosypaję się, jak po polsku będzie prosypaję się, i od razu pół szklanki wody ciepłej, lemon, cytryna i miód, mała łyżeczka miódu. I od kupił taki sobie miód z leśnej maliny i gryczany, bardzo taki fajny taki, zobaczcie. I jeszcze jedna butelka olej lniany, też z tego gospodarstwa. Z naszej jakości lnu. Rozumiecie? To pszczelane gospodarstwo, jakie robią też olej lniany. I chciałbym spróbować. I bardzo niedrogi, pół litra, 13 zł tylko. Bardzo fajnie, bardzo ładnie takie. I jeszcze o jedna paczka, teraz też chcę wam pokazać. Zobaczcie, jakie tu też takie własne gospodarstwo. To olej lniany, warmińska manufaktura olej lniany. Tłoczono na zimno, nierafinowany. 1 litr. Rozumiecie? To też taki 100% naturalny produkt z Warmii. To na południu, nie, na północy Polski. Gdzieś tam, gdzie Gdańsk, w tym mieście. I zobaczcie, co oni tutaj postawili mnie. Lion, z jakiego robią tej olej. Warmińska manufaktura. Taki piękna butelka z szkla, z ciemnego szkla, żeby ono nie było w dobrej jakości. I data, kraj pochodzenia Polska, najlepiej spożyć 3 miesiące od daty produkcji. I tłoczone na zimno, rozumiecie? Dzisiaj jest 29, a ono tłoczone 27 maja. I 3 miesiące tylko jego, jak to po polsku, srok godności. No, wziął dwie butelki, bo tak sprzedawiec, dwie butelki. Taki on na pewno smaczny, bo leje tej olej na, robię salatkę sobie.
i leję oliwkowy olej, ale on się skończył się i teraz kupił już lniany, bo jest naturalny, jest taki bardzo korzystny dla ciała, dla organizmu. A miód teraz spróbuję. Myślę, że on jest na pewno smaczny, bardzo smaczny, bo to gryczany, a to z maliny, z notką maliny, taki jak bardzo smaczny, jak malina. O, takie paczki odebrał dzisiaj. Już prawie 23, trzeba już spać, ale nagrywał ten filmik, żeby wam pokazać to wszystko, bo chciałbym podzielić się tym. O, jeszcze chciał pokazać to Tomku. Tomek, jeżeli mnie oglądasz, jeżeli oglądasz teraz ten filmik, chcę pokazać, że ja dzisiaj już naładował te urządzenia, jakie ty mnie wysłał. O, zobacz. To jeden i to drugi. Też już naładował. Będzie korzystać z nimi no, prawie każdy dzień. Jeżeli kiedyś dokąd pojadę i pójdę i komórka rozlądowała, będę rozlądowana i wtedy już podłączę te urządzenia. I jeszcze ten zegarek. Zobacz, też już pracuje wszystko. Tutaj długopisy, wszystko w porządku. Wszystko. A i teraz ten oświetlacz, czyli jak to po polsku. O, takie sprawy, moi drodzy. Wszystko dobrze, jutro mam wolny, pojutro też. I jutro na pewno pójdę do lasu znów. Rower jeszcze nie przysłali do mnie. Nie ma, może jutro, nie wiem. Ale pójdę pieszy. I już jutro nagrywam jeszcze jeden filmik, nie wiem pro co, ale nagrywam. Coś znajdzie, jakiś temat. No, dobranoc wszystkim, moi drodzy, dobranoc wszystkim, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wszystko wam podoba się, co ja tutaj nagrywam. Do widzenia, na dobranoc. Będę już spać, bo jestem trochę zmęczony. Pracowałem 8 godzin bez przerwy. Nie, przerwa była pół godzinki, ale to za mało było. Bardzo mi było trudno pracować teraz, bo noga boleła i szpina też, nie wiem jak po polsku, szpina. I bardzo mi wszystko boli, bo wczoraj pracowałem bardzo ciężko. Praca fizyczna była, nie na wózku, a fizyczna. Butelki trzeba było przekładać, tam różna praca. I jestem bardzo zmęczony. Wczoraj byłem i dzisiaj jeszcze gorzej zmęczony. No to do widzenia, moi drodzy. Do widzenia, wszystkiego najlepszego. Do jutra.